Halo, halo, dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Krox, a to jest kolejny odcinek z MFS 2020. W tym odcinku postaram się Wam zaprezentować kilka ciekawych modyfikacji, jak i scenerii do Microsoft Flight Simulator 2020. Pierwszą z modyfikacji, którą widzicie na ekranie, jest Grant Vehicles Enchants. To daje nam pewien właśnie boost czy modyfikację, no może nie boost, boost to złe słowo, modyfikację pojazdów naziemnych w Microsoft Flight Simulator 2020. Tutaj na przykład widzimy holownik do wypychania samolotów ze stanowiska. Jak widzicie, tutaj bardzo wyraźny szczegół Fraport, czyli zakładam, że jest to lotnisko we Frankfurcie nad Menem, nie sprawdziłem tego dokładnie, ale te skórki, które widzicie teraz, one nakładają tak naprawdę się na te defaultowe w Microsoft Flight Simulator 2020 i tworzą jedną wielką całość. Tutaj możecie podmienić naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Od tych bagażówek, belt loaderów, powinna nam tutaj podjechać teraz cysterna gdzieś obok. Halo, halo, gdzie jest cysterna? Zobaczcie. Cysterna na przykład podmieniła nam się na BP. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę jest to zrobione w bardzo dobrej jakości. Niektóre z tych malowań naprawdę wyglądają bardzo, bardzo fajnie, zwłaszcza ta ciężarówka BP. Mówię sobie całkowicie szczerze i Wam, że bardzo mi się to podoba. Tutaj mamy chyba catering, więc to jest LSG Sky Chiefs, więc również bardzo, bardzo fajna rzecz, ale wszystko możecie podmienić. Oczywiście nie musicie podmieniać wszystkich pojazdów. Możecie podmienić tylko niektóre. Tych folderów w tym pliku, który znajdziecie na moim Discordzie, gdzie wszystkie linki do pokazywanych dzisiaj modyfikacji Wam prezentuję, możecie na przykład podmienić tylko sobie ciężarówkę do tankowania, albo możecie tylko ogarnąć straż pożarną, która jest zdecydowanie... która wygląda zdecydowanie inaczej, a więc tak to wygląda. Moi drodzy, bardzo fajna aplikacja, bardzo fajnie zrobiona, fajne wykonanie, a co najważniejsze, ona nie obciąża Waszych klatek, więc, bo tak naprawdę ona podmienia tylko i wyłącznie tekstury, które są dostępne już w symulatorze i nakłada na te tekstury własne tekstury i stąd bierze się ta aplikacja tak naprawdę, więc tutaj nie ma mowy o obciążaniu klatek czy jakimś brzydkim zachowaniu Microsoft Flight Simulator 2020. Bardzo fajne, polecam, mam nadzieję, że sobie ściągniecie, a my przechodzimy do kolejnych modyfikacji. Witam moi drodzy bardzo serdecznie w Grecji. Bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę, bo ta sieć tych lotnisk greckich jest coraz bardziej rozwijana i kto jest fanem Grecji i być może latania do tego urokliwego kraju, czy tych urokliwych wysepek, z których składa się Grecja, to mam dla niego świetne informacje, bo tak naprawdę cały odcinek będzie skonstruowany właśnie na lotniskach w Grecji. Tym razem Korfu, starożytna Kerkyra, górzysta wyspa w Grecji, w północnej części Morza Jońskiego u wybrzeży Albanii. Tak to mówi encyklopedia. A jeżeli chodzi o samo lotnisko, no to trzeba przyznać, że jest to typowo turystyczna miejscowość, typowo turystyczne lotnisko, a więc spokojnie Airbusem A320, zobaczcie skąd będziecie podchodzić. No to robi ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o wizualia, bo tutaj zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony wygląda to przepięknie. Zwłaszcza, że tutaj w tych rejonach są góry, tak jak wspominałem na początku, więc to również robi podwójne wrażenie, jeżeli chodzi o lądowanie. Najprawdopodobniej będzie to kolejny cel mojej podróży, jeżeli chodzi o Microsoft Flight Simulator 2020, a ja Wam bardzo serdecznie polecam to lotnisko, bo takich perełek na Flight Sim 2, czyli tej stronie, z której ja czerpię scenerię, nie jest za wiele. Zazwyczaj scenerie są robione na odpierdziel i mówię to całkowicie szczerze, bo już wielu, wielu scenerii doświadczyłem, a tutaj mamy do czynienia z czymś zrobionym widać od podstaw, bo wystarczy spojrzeć na terminal, który jest tutaj zrobiony i już sobie mogę odpowiedzieć na pytanie,
pytanie, które w sumie sam sobie zadawałem w głowie, jak to będzie wyglądało, wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Bo tutaj nie mówimy o lotnisku wklejonym z Google Mapsa. Tutaj mówimy o lotnisku, które ktoś naprawdę tutaj włożył kawał serducha. Zobaczcie, nawet są troszeczkę spersonalizowane drogi. Zakładam, że jakbyśmy weszli na Google Mapsa, to te żółte linie, które są obok, zgadzałyby się w 100%. Tutaj jest oczywiście terminal przylotowy. Tutaj są departures, parkingi, bardzo fajnie to wszystko wygląda, bo te peryferia lotniska również dla mnie są na przykład ważne. To rzeczywiście dodaje pewnej imersji, dodaje pewnego uroku temu, co tutaj spotykamy. A więc moi drodzy, to jest lotnisko w Korfu, ale nie ostatnie lotnisko greckie w tym odcinku. Będę starał się Wam jeszcze pokazać jedno, zaraz się na nie przeniesiemy. A tak naprawdę Korfu jest jednym z piękniejszych lotnisk, które na Flight Sim tu widziałem. Ja lubię małe, skromne lotniska, a to jest małe, skromne lotnisko, które warto sobie na swój komputer ściągnąć i warto tutaj polecieć. Ja planuję bardzo mocno, bo chyba mikrofon walnąłem. Ja planuję bardzo mocno gdzieś na przestrzeni najbliższych tygodni, może miesięcy, w przypadku zakończenia Eurotripa, polatać również tak kierunkowo, na przykład po greckich wyspach, porobić kilka podróży właśnie po Grecji, bo te lotniska mocno, mocno do tego zachęcają. Moi drodzy, Korfu, czyli górzysta wyspa w Grecji, w północnej części Morza Jońskiego, gdzieś u wybrzeży Albanii, polecam Wam się. Najprawdopodobniej dzisiaj jest niedziela, oglądacie to w niedzielę. Najprawdopodobniej polecimy tu dzisiaj na live'ie. Być może z innego greckiego lotniska, a być może z innego kraju. To jeszcze pomyślę, jeszcze zobaczę. Tymczasem tutaj cięcie i zapraszam Was na kolejne greckie lotnisko. Tak jak zapowiadałem, tak też się dzieje, moi drodzy. Jesteśmy na Mykonosie. To jest oczywiście kolejna grecka wyspa położona chyba na Morzu Egejskim. Ona należy do jakiegoś tam archipelagu i także gdzieś tutaj pomiędzy właśnie Mykonosem ona jest, że tak powiem, umiejscowiona pomiędzy czterema wyspami. No i to jest kolejna grecka perełka w tym zestawieniu, które dzisiaj Wam prezentuję. No zobaczcie zresztą, jak to wygląda. No ja jestem zdumiony, że ci ludzie w ten sposób postępują i tak naprawdę od podstaw budują te lotniska. Mykonos, możecie tutaj śmiało Airbusem A320, który tutaj sobie stoi z boczku tak dziwnie. Stanowiska są trochę źle poopisywane, nie ma praktycznie stanowisk. Musiałbym spojrzeć zresztą na mapy w Jepsenie, czy rzeczywiście tak wygląda płyta lotniska w Mykonosie, ale już tu nawet nie chodzi o tę płytę. Chodzi bardziej o to, jak zrobione są te budynki, bo one są, wiecie, to nie są defaultowe budynki. Tutaj rzeczywiście ktoś w SketchUpie czy w jakimś blenderze włożył naprawdę bardzo dużo pracy. Tutaj mały parking oddzielony fajnym takim kamiennym murem. Zobaczcie w ogóle jaki detalizm, jak dużo serca jest w to włożone. Zresztą, czy tu stoi mój samochód? Nie, tutaj chyba był, to jest, nie, to nie jest mój były samochód. Myślałem, że to był Tiguan, kurde, taki ładny był, ale go sprzedałem. Dobra, mniejsza o to. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Drogi również odnowione, drogi również zrobione z pietyzmem, można tak powiedzieć. Nawet roślinność jest tutaj z pietyzmem zrobiona, więc z bardzo dużą starannością, jeżeli chodzi o szczegóły. Ta dbałość o szczegóły, moim zdaniem, jest jednym z najważniejszych aspektów, które powinny w scenerii być. Co prawda często te szczegóły bardzo mocno obciążają scenerię i powodują bardzo, bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o klatkarz w naszym symulatorze, ale z drugiej strony sobie myślę, że często te kilka klatek oddam, niech idą te klatki sobie gdzieś tam względem tych wartości wizualnych, bo dla mnie te wartości wizualne są niezwykle, niezwykle ważne. Mykonos, ja to zapisuję na liście, bo Mykonos musi być lotniskiem, do którego sobie polecimy. W tym przypadku ktoś, kto stworzył to lotnisko. Szapoba, panie, kłaniam się w same kulki. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda i na pewno Mykonos będzie kolejnym celem mojej podróży. Ale to nie koniec. Moi drodzy, witam Was po raz kolejny. Tym razem jesteśmy w powietrzu. Lecimy samolotem od Carenado. To jest Muni. Słuchajcie, kolejna modyfikacja do Microsoft Flight Simulator to jest We Love VFR.
Na czym będzie polegała ta aplikacja? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Zastanawiałem się, czy to instalować, bo z drugiej strony nie lubię czegoś, co nadto może obciążać komputer i wszystkie okoliczności z nim związane, ale zauważyłem, że ona wcale nie obciąża komputera, tylko po prostu oddaje to, co MFS powinien mieć. Co to jest takiego? A mianowicie 100 tysięcy wszelkiego rodzaju anten, kominów, wszystkiego tego, co unosi się ponad ziemią. Kiedyś pamiętam do Prepara czy do FSX-a były właśnie takie projekty, które bardzo mocno uwydatniały teren do latania właśnie VFR i dodawało bardzo, bardzo dużo punktów charakterystycznych. Zobaczcie, chyba mamy pierwszy przykład tego, że rzeczywiście mówimy o aplikacji, która coś tutaj zmienia. Tu jest Ergo Arena, tu sobie jedziemy rondem, a tu rzeczywiście jest komin. Z drugiej strony tam też dostrzegam komin, który sobie gdzieś w lesie ładnie wygląda, ale dla mnie takim papierkiem lakmusowym, czyli testem tego, czy rzeczywiście to działa, będzie Chwaszczyno. Chwaszczyno to taka mała miejscowość, wieś w województwie pomorskim, w której jest bardzo duża antena, przez którą przechodzą wszystkie radia i ten sygnał jest rozdzielany na to, żebyśmy mogli słuchać tych rozgłośni w samochodzie. Zobaczcie, ale ja nie wiem też z drugiej strony, czy oni nie dodali tutaj dźwigów, bo ja tego dźwigu tutaj wcześniej nie widziałem, a ja żadnej modyfikacji usprawniającej Trójmiasto zainstalowanej nie mam. Więc być może pozostawiam wam to w testach, więc mam nadzieję, że sobie to wytestujecie, a ja, moi drodzy, kieruję się do Chwaszczyna. Dobra, musimy się odnaleźć w rzeczywistości. My musimy lecieć gdzieś tutaj, bo tutaj mamy Karwiny, dalej jest Chwaszno, etc., etc., etc. I Chwaszczyno powinno być gdzieś... Czekajcie, ta droga idzie tutaj, tu jest Tesco, druga idzie... Czy to jest... Jest! Słuchajcie, jest. Czyli modyfikacja zdaje test. My sobie do tego masztu, on jest nazywany takim, wiecie, masztem. Zazwyczaj na tej drodze tutaj do Chwaszczyna są bardzo duże korki, więc wiadomo, że korek jest od masztu do ronda w Chwaszczynie albo w drugim kierunku od masztu do zjazdu na obwodnicę Trójmiasta, która idzie sobie o tędy aż do lotniska w Gdańsku, które jest gdzieś tam. Gdzieś tam. Gdzieś się świeci tam, światełka się świecą. Jest i ona, a to świadczy o tym, że ktoś naprawdę przyłożył się mega, mega fajnie do tego, żeby zrobić te modyfikacje. Pytanie, jak ona to czyta? Jak ona to czyta, że ona rozczytuje rzeczywiście punkty VFR, bo to jest charakterystyczny, bardzo charakterystyczny punkt VFR na mapie Pomorza. Tutaj rzeczywiście, no ja bym tak w rzeczywistości bardzo blisko niej nie przeleciał, na pewno nikt by mi na to nie pozwolił. Ale z drugiej tak, oczywiście jest to nadajnik w Chwaszczynie. A najlepsze jest to, że te liny, które tutaj widzicie, możecie ich nie widzieć, ja je dostrzegam. One również w rzeczywistości są odwzorowane, bo one przytrzymują tę antenę przed tym, żeby po prostu przy dużych wiatrach nie upadła. No i tu jest rondo w Chwaszczynie, odbitka na Żukowo, tutaj na Gdańsk, tam jest na Karczemki i tu na Gdynię, więc fantastycznie. A jakbyście się gdzieś tutaj w pobliżu rozejrzeli, mianowicie gdzieś tam, to tam Kroksiu mieszka. Moi drodzy, We Love VFR, tak się nazywa to cudko. Ja jestem na wysokich detalach i nawet fajnie to wygląda. Nawet fajnie to wygląda, nie jest tak źle z klatkami, więc moi drodzy, polecam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie te cztery rzeczy, które wam przedstawiłem. Dwie modyfikacje i dwie scenerie. Co prawda greckie, ale wydaje mi się, że piękne. Mówił do was Kroks. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.